Kontynuujmy nasz przykładowy scenariusz produkcji soku. W tym odcinku chcę zastanowić się, jaką ilość soku. Jaką ilość soku najbardziej opłaca mi się produkować przy danej cenie rynkowej. Załóżmy więc, że obecna cena rynkowa soku z pomarańczy wynosi 50 centów za galon. Załóżmy też, że na rynku jest wielu producentów, więc musimy zaakceptować tę cenę. Rzecz jasna chcielibyśmy dostać jak najwięcej, ale jeśli zażądamy choćby centa więcej za galon, to nikt nie kupi soku od nas. Musimy sprzedawać sok tej cenie po 50 centów za galon. Pomyślmy o naszym przychodzie krańcowym. O przychodzie z kolejnych galonów soku. Za pierwszy galon dostaniemy 50 centów. Za drugi galon też dostaniemy 50 centów. Za kolejny również, za 10 tysięcy galonów, też dostaniemy po 50 centów za galon. Nasza krzywa przychodów krańcowych wygląda zatem tak: to pozioma linia na cenie 50 centów za galon. To nasz przychód krańcowy przy cenie 50 centów. Przy cenie rynkowej wynoszącej 50 centów za galon. Jaką ilość soku w tej sytuacji opłaca nam się produkować? To zależy od dwóch czynników. Chcemy produkować jak najwięcej. Produkować jak najwięcej, ponieważ chcemy rozłożyć koszty stałe na jak najwięcej galonów. Rozłożyć koszty stałe. Można o tym myśleć w ten sposób albo w inny sposób. Mamy pewne koszty stałe. Wydajemy 1000 dolarów bez względu na wszystko. Chcemy więc uzyskać jak największy przychód, aby zniwelować te koszty stałe. Sprawdźmy zatem nasze średnie koszty stałe. Im więcej soku produkujemy, tym odsetek kosztów stałych w koszcie każdego galona jest coraz niższy i niższy. Dlatego chcemy produkować jak najwięcej. Drugi czynnik jest równie ważny, zwłaszcza gdy miniemy już to minimum na krzywej kosztów krańcowych, gdy w miarę zwiększania produkcji koszty krańcowe coraz bardziej rosną. Nie chcemy produkować tyle, żeby koszt kolejnego galona soku, koszt krańcowy kolejnego galona soku okazał się większy niż faktyczny koszt krańcowy. Przepraszam, żeby koszt krańcowy nie okazał się większy niż przychód krańcowy z tego galona soku. A więc opłaca się produkować dopóki dopóty dopóty przychód krańcowy nie zrówna się z kosztem krańcowym. Innymi słowy, nie chcemy aby koszt krańcowy po przekroczeniu tego minimum, bo chcemy produkować dużo na tym odcinku, gdzie rośnie coraz bardziej, nie chcemy produkować takiej ilości, bo tutaj nasz koszt kolejnego galona przekracza to, co za niego dostaniemy. Koszt tego galona to 53 centy, a dostaniemy za niego 50, więc każdy galon powyżej tej granicy to strata pieniędzy. Zatem nie chcemy, aby koszt krańcowy był większy niż przychód krańcowy. Niż przychód krańcowy. Patrzymy więc na wykres i pytamy, gdzie przychód krańcowy zrówna się z kosztem krańcowym? W tym oto punkcie. I taką największą ilość opłaca się produkować. 9 tysięcy galonów soku. To ten wiersz. Produkujemy 9 tysięcy galonów soku. Wtedy nasz przychód całkowity będzie równy polu prostokąta o wysokości równej cenie za galon soku i szerokości równej liczbie galonów soku. Taki będzie nasz przychód całkowity. Nie zacieniuję go, bo cały wykres stałby się nieczytelny. A ile wyniesie koszt całkowity? W tej kolumnie mamy średnie koszty całkowite. W naszej sytuacji wynosi on 48 centów to ten żółty trójkącik. A więc mnożymy 48 centów przez liczbę galonów. Nasz koszt całkowity to pole takiego prostokąta. Nie zacieniuję go. To nieco mniejszy prostokąt. Nasz zysk to różnica między nimi. Przychód całkowity to pole prostokąta, którego górnym bokiem jest linia przychodu krańcowego, a koszt całkowity to prostokąt ograniczony od góry linią przechodzącą przez ten koszt krańcowy. Zatem nasz zysk, zatem nasz zysk w tej sytuacji to będzie pole tego prostokąta. Jego wysokość jest różnicą między kosztem krańcowym równym przychodowi krańcowemu a kosztem całkowitym. Zatem wysokość prostokąta wynosi 2 centy to różnica między 50 a 48, natomiast jego szerokość wynosi 9 tysięcy galonów. 9 tysięcy galonów po 2 centy na galonie. Średni koszt całkowity to 48 centów za galon sprzedajemy po 50, więc zarabiamy 2… Napisałem 20 zarabiamy 2 centy na galonie. A 2 centy razy 9 tysięcy galonów, razy 9 tysięcy daje ile? 18 tysięcy centów, czyli 180 dolarów zysku. Na koniec zadam pytanie, na które odpowiem w kolejnym odcinku. Czy opłacałoby się sprzedawać te galony soku? A jeśli tak, to ile, gdyby i to jest moje pytanie gdyby cena rynkowa Gdyby cena rynkowa była niższa niż najmniejszy średni koszt całkowity. Zatem czy opłaca się produkować i ile opłaca się produkować, jeśli cena rynkowa wynosi, jeśli cena rynkowa wynosi powiedzmy 45 centów za galon? Czy opłaca się produkować?